Witamy, poniedziałek, godzina 15. Pędzimy koki. Telefon mi się ładował. Jest naładowany. Głodne jeszcze. I wody nie mają, bo dopiero wstałem. O 5 przyjechałem z Warszawy, bo byłem po mamę na lotnisku. Zaraz wam panowie pokażę, co kupiłem do hodowli. Tu mam klateczki, zaraz pokażemy. Tamte do sprzedania idą. Kąciate i deresze. Trochę latają. Płodne. Szmaty nie dajemy, żeby tych nie zerwać w klatkach. Nie odchodzą dzisiaj. Od kolegi Wojtka Gromkę coś takiego przywieźliśmy wczoraj w nocy. Dwie parki. Parkę zostawię dla Oli albo odsprzedam koledze. Bo jedną parkę on bierze i tego pasiaka, samicę. Tu takie sobie przywiozłem gołąbki do rozpłodu od kolegi. Poznałem go w Łomży. Z Gemnika to brałem, nie z rynku. I siwiutkę i miedzianą od niego wziąłem samiczkę, bo tu są dwa samczyki i miedziana jedna. I dwa samczyki są, nie, dwie samiczki siwe i jeden samczyk. To zostaje u mnie w rozpłodzie będzie. Tak akurat klatka. Tu dla pana wysyłam 5 samców. Dzisiaj miałem wysyć, a nie miałem czasu. I parkę muszę wybrać kąciatych. Zostanie ich 8 sztuk. Później będą na Oliksie i dwie pary będą deresze. Deresze nie najgorsze. Dużo sprzedaliśmy tych kąciatych. Są lepsze, gorsze. Ale kąciaty to wiecie sami jak to. Z czasem im piórka wyrastają. Tu mam lot. Przywiozłem wczoraj też w nocy. Z Warszawy. 40 sztuk. Byłem wygonione mocno. Tu jest miks. Jeszcze nocowały w samochodzie. Puścimy jednego koczka, zobaczymy jak to lata. Tu widzę takie są mieszane. Taki wykrzyk. Nie wiem co to jest. Jednego możemy puścić. Daj. Jeszcze jednego puścimy na ruch. Nie, ciemnego nie. Musieli ciemne trochę. I skoro on puścimy. Zobaczymy czy siądą czy nie. A ten biały daje. Patrzcie jak daje. Nie, nie siądzie. Siądzie, to siądzie. Nie chcę ruszać im, bo to by też nie zerwały. Ale narobię, że pieprzy klatka.